musimy zacząć od tego, czy to było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Bo ja jednak stoję na stanowisku, że ten Trybunał Konstytucyjny nie został zgodnie z Konstytucją wybrany. Cała ta sytuacja, jaką dzisiaj mamy, świadczy o tym, że polityka przeważa nad prawem. A sytuacja w demokratycznym państwie musi być zupełnie odwrotna. To prawo jest tym czynnikiem, który ogranicza politykę. I Sejm może prawo zmienić, ale to musi zrobić. Trybunał Konstytucyjny nie jest do tworzenia prawa. Dzisiaj chyba mamy taką sytuację, w której prawo jest tworzone przez Trybunał. To nie jest rola Trybunału. Musi być wyraźne stanowisko. To jest zbyt ważna sprawa, ażeby Trybunał z bardzo wątpliwą legitymacją orzekał w tej sprawie.